Tegoroczne lato upływa pod znakiem upałów. Temperatury niejednokrotnie znacznie przekraczają 30 stopni Celsjusza. Jak mieszkańcy Olsztyna radzą sobie w gorące dni? Czapeczka w plecaku, no i woda, i jeść warzywa. Jezioro. Trzeba wybrać na jezioro. Najlepiej na Dukiel. Dużo pić, chronić głowę i chować się w cieniu i korzystać z takich kurtyn wodnych, jak teraz są rozstawione na przykład. Kurtyny wodne znowu pojawiły się w Olsztynie. Rozstawiane są w szczególnie upalne dni. Kiedy temperatura przekracza 25 stopni, rozstawiamy je około 11 godziny do 18. Jest to polecenie dyżurnego miasta, współpraca olsztyńskich wodociągów i dyżurnego miasta. I dyżurny miasta wskazuje na miejsce, w których te kurtyny powinny stanąć. Kurtynę wodną znajdziemy między innymi przy Placu Jedności Słowiańskiej. Oprócz tego pracownicy przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji codziennie dbają, by w olsztyńskich Zdrojach można było zaczerpnąć sprawdzonej, dobrej wody pitnej. Każdego dnia, jeszcze kiedy większość mieszkańców Olsztyna śpi, nasze służby przyjeżdżą, robią objazd wszystkich punktów czerpania wody. Sprawdzamy ich stan, czyścimy, dezynfekujemy, a dwa razy w tygodniu pobieramy próbki wody do badań laboratoryjnych. Zarówno Zdroje, jak i kurtyny cieszą się popularnością wśród mieszkańców Olsztyna. To cudowna rzecz. Te upały, nie ma nic lepszego. Od razu humor się poprawia. Takie źródełko, jeszcze mając własną butelkę, wyśmienita rzecz. Tym bardziej, że woda jest chłodna, przyjemna i zdrowa. Olsztyńskie Zdroje czynne są zwyczajowo do końca września. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv